dostać tą rolę, nie po to, żeby zagrać kogoś fajnego, tylko dlatego, że chciałem coś bardzo opowiedzieć. I akurat w tej historii, w tym scenariuszu było to zawarte. Uczciwie opowiedzieć pewną historię, naszkicować w miarę subtelnie pewien portret psychologiczny takiego artysty, jakim był Magik. Przez całe życie robię rzeczy, których nienawidzę, a jak wreszcie chcę zrobić coś, co chcę, to mi kurwa nie wolno? Dla mnie to było oczywiste, że jeżeli mam sumiennie powiedzieć tą historię i stać się na planie magikiem, to że potrzebuję strasznie dużo koncentracji. Ja rzeczywiście zamknąłem się trochę w sobie, ale to było potrzebne i wydaje mi się, że to dobrze się sprawdziło. Możesz mi właściwie powiedzieć, o co ci w życiu chodzi? Ale o co chodzi? No, o wszystko. To, co jest dla ciebie ważne. Każdego dnia, wchodząc na plan, no ja czułem niesamowitą energię od kolegów. Bez nich bym sobie nie dał rady, mam nadzieję, że oni bez mnie też. Życzyłbym każdemu takiej pracy, że po prostu no, można się tak wkręcić i taki kawał przygody przeżyć. Człowieku, jak ja się podjarałem, wiesz? Macie wejście do studia, co? A o co chodzi? Jakie wejście? Nie wiesz, o co chodzi? Chodzi o to, że nie macie. No to już macie! Fokus i Rahim bardzo podziękowali mi za moją pracę, tak samo Dawidowi i Tomkowi, także mam nadzieję, że nie rozczarowaliśmy tych, których nie chcieliśmy rozczarować. Natomiast słyszałem bardzo dużo pozytywnych feedbacków od ludzi. Ludzie po 40, nie hip-hopowi, że tak powiem, których ta historia dotknęła, wzruszyła. Gdyby świat cały obrósł w niebieskimi migdały, gdyby magik był doskonały. Jestem Marcin Kowalczyk i serdecznie zapraszam na film Jesteś Bogiem. I żadnych bisków. Pan Sobański was zapowie. A co oni w ogóle grają? Skąd ja mogę wiedzieć?